w waszej gminie. 23 już dożynki w Skrzyszowie. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Piękne okoliczności, które nas otaczają. Mam nadzieję, że zwiastują równie pięknej imprezie, która potrwa do późnych godzin wieczornych, bo z tego, co widziałem w programie, to o 22 będziemy się bawili jeszcze z zespołem do późnych godzin wieczornych. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy czas będzie powodował uśmiechy u każdego od ucha do ucha. Tak, mam nadzieję, że będziemy świętowali dzisiejsze dożynki. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Na samym początku chciałbym przywitać w szczególności wszystkich mieszkańców cudownej małopolskiej gminy. W waszym i w swoim imieniu chciałbym witać serdecznie przybyłych na tą uroczystość gości. Panią poseł na Sejm RP Urszulę Augustyn, pana posła na Sejm RP Norberta Kaczmarczyk. Witam serdecznie burmistrzów z Ukrainy w Krzyszowie, pana Krzysztofa Liszka. Witam także pana Krystiana Liszkę, dyrektora operatora gazociągów przemysłowych Gaz System SA, oddział Tarnów. Witam serdecznie pana Mariusza Burnuga, prezesa MPGK w Tarnowie. Witam serdecznie radnych powiatowych, pani Anna Grabczyńska i pan Józef Gądek. Witam serdecznie. Witam duchowieństwo księdza proboszcza parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Ładnej, księdza Wojciecha Jurkowskiego. Witam księdza dziękana, proboszcza parafii w Skrzyszowie, księdza Zdzisława Gniewka. Witam księdza proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Pogórskiej Woli, księdza Jerzego Borczewskiego oraz księdza proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Łękawicy, Józefa Nita. Witam także siostry służebniczki ze Szynwałdu. Brawa oczywiście także. Jeszcze brawa będą się pojawiały przez parę chwil, ponieważ witam serdecznie radnych z przewodniczącym Czesławem Boruchem. Witam serdecznie dyrektorów, nauczycieli, pracowników szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy, pracowników urzędu gminy, GOPS, GCKiB, GZOZ oraz sołtysów gminy Skrzyszów. Witam serdecznie wszystkich zaproszonych gości, grupy wieńcowe, poczty sztandarowe, prezesa gminnego ZOSPRP w Skrzyszowie, pana Tomasza Bańdura oraz wszystkie druhny i druhów. Witam przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń i organizacji i w sposób szczególny witam wszystkich sponsorów, którzy zostali zaprezentowani nieco wcześniej, gdyż bez ich wsparcia nie moglibyśmy w tak okazały, wspaniały sposób świętować dzisiejszego święta, czyli dożynek, które obfitują w pokłady słońca, co widać na załączonym obrazku. Uprzedzam wszystkich, którzy będą przemawiali z tej sceny, warto stanąć w cieniu, ponieważ żar leje się z nieba. Dostojni goście, czcigodni duszpasterze, mieszkańcy gminy Skrzyszów. Witam wszystkich bardzo serdecznie na tradycyjnych dożynkach gminy Skrzyszów. Spotykamy się, aby jak co roku o tej porze świętować z okazji zebranych plonów. Te plony to zwieńczenie wielomiesięcznego trudu polskiego rolnika, jego wytężonego wysiłku, codziennej troski o uprawy, zmagań z przeciwnościami losu. To bardzo ciężka praca, wymagająca charakteru, samozaparcia, wyrzeczeń i wytrwałości. Dlatego nie każdy może być rolnikiem. Tym większe więc należą się podziękowania naszym rolnikom za to, że nie ulegają pokusie poszukiwania łatwiejszych zajęć, łatwiejszego życia, a wzorem swoich przodków podejmują się wciąż wyzwania, jakim jest uprawa roli. Dzięki temu możemy mieć nadzieję, że na żadnym polskim stole nie zabraknie chleba. A zatem, co warto sobie uzmysłowić? Dożynki to święto nie tylko rolników, ale święto nas wszystkich. Chylę więc dziś głowę przed wami, drodzy rolnicy, okazując wielki szacunek dla waszego wysiłku, podkreślając zarazem jego znaczenie dla losów narodu. Niebywały postęp technologiczny i globalizacja zmieniają nasz świat w zawrotnym tempie. Zmiany nie omijają i polskiej wsi, w tym również naszej gminy.
która zmienia stopniowo swój charakter, jednak nasi rolnicy stanowią wciąż ważną grupę. To im między innymi nasza gmina zawdzięcza swoje atuty, takie jak piękne krajobrazy z malowniczymi łanami zbóż, czy bogactwo życiowych doświadczeń zmagających się na co dzień z naturą ludzi. Rozmowy z wami są dla mnie zawsze niezwykle pouczające, często stając się motywacją do podejmowania kolejnych działań. Rozglądając się dziś po twarzach uczestników naszych gminnych uroczystości, dostrzegam ludzi starszych, młodszych, mieszkających tu od pokoleń, ale też tych, którzy całkiem niedawno zamieszkali w naszej małej ojczyźnie. Na każdym kroku podkreślam, że warto się tu osiedlać, że czynimy wszystko, co możliwe, aby nasza gmina była przyjazna tym wszystkim, którzy swoje losy zdecydowali związać z nią na stałe. Szanowni Państwo, dożynki to również piękno naszych tradycji. Z uznaniem spoglądamy wszyscy na wspaniałe, przygotowane z niezwykłą pieczołowitością wieńce dożynkowe. Dumnie dziś prezentowane są połączeniem utrwalonych z dziada pradziada obrzędów i czasów współczesnych. Dowodem międzypokoleniowej łączności, przykładem, że wspólne działanie przynosi korzyści. W tym miejscu pragnę złożyć podziękowania wszystkim twórcom tegorocznych wieńców za wysiłek włożony w ich przygotowanie oraz za pielęgnowanie tych pięknych, dożynkowych zwyczajów. Drodzy zebrani, dzisiejsza uroczystość to również okazja, żeby móc podziękować wszystkim, którzy umożliwili mi pracę na rzecz gminy Skrzyszów. Program, który wcielaliśmy i wcielamy w życie wspólnie z radnymi, sołtysami, pracownikami oraz wieloma osobami zaangażowanymi w sprawy gminy, był urzeczywistnieniem Państwa oczekiwań. Warto nadmienić, że wiele naszych przedsięwzięć zaistniało dzięki dofinansowaniu z funduszy zewnętrznych. Pod tym względem mamy również się czym pochwalić. Od dłuższego czasu skutecznie sięgamy po pokaźne środki z różnych źródeł, dzięki czemu możemy szybciej finalizować ważne dla naszej lokalnej społeczności inwestycje. Drodzy rolnicy, dziękując za dzisiejsze plony, życzę wam, aby opatrzność zawsze czuwała nad wami i wspierała waszą ciężką pracę. Aby z waszego trudu zawsze rodził się wspaniały plon z pożytkiem dla was i naszej ojczyzny. Szanowni uczestnicy gminnych dożynek, dożynki to wesołe święto, to nagroda za trud i dobrze wykonaną pracę. Nie może więc podczas nich zabraknąć zabaw i tańców. Dziękując państwu za tak liczne przybycie, ośmielam się wyrazić nadzieję, że każdy z przybyłych gości będzie się dziś doskonale bawił w gościnnym sołectwie Ładna. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Wójt gminy Skrzyszów, pan Marcin Kibior. Chleb w Polsce ma szczególny wymiar. To symbol pracy ludzkich rąk i Bożego błogosławieństwa. To także symbol podstawowego dobra materialnego. Chleb to nieodłączny element naszej polskiej tradycyjnej gościnności. Przez chleb uczymy się również dzielić z innym. Szanowny panie wójcie, gospodarzu gminy Skrzyszów, w imieniu wszystkich mieszkańców mamy dzisiaj zaszczyt przekazać ten bochen chleba, wypieczony ze zbóż tegorocznych plonów. Prosimy, przyjmij go i uszanuj. Gospodaruj z nim sprawiedliwie i solidarnie. Szczęść Boże. Przyjmuję ten chleb jako owoc pracy rąk ludzkich i obiecuję dzielić go sprawiedliwie. Tak mi dopomóż Bóg. Wielkie brawa. I oczywiście pamiątkowe zdjęcie z pięknym napisem 2018. Oczywiście razem ze starostami. Proszę o piękne uśmiech, a państwo dopingują brawami. Jak się jest na scenie, takie brawa zdecydowanie dodają otuchy, więc... To bardzo proszę. Thank you.
Ja oczywiście życzę smacznego. Czy państwu chleb smakuje? Ja nie słyszę. Tak, to dobrze, smacznego w takim razie. A ja powolutku chciałbym poinformować, co by sołectwo Łękawica przygotowywało się powoli do prezentacji. Bardzo miłej gospodyni, super, naprawdę jestem pod wrażeniem. Dziękuję. Dzień dobry. Czedno życzę, dzień dobry. Proszę bardzo, dajcie chleb, potem coś zobaczymy, to się może będzie oczywiście, dlaczego nie? Proszę bardzo, weź sobie. Przed prezentacją wieńców dożynkowych głos chciała jeszcze zabrać pani starościna Barbara Podstawska. Czy to wciąż aktualne? Jeśli tak, to zapraszam serdecznie na scenę. Panie Józku, nawet podwójnie. Jednak się pani zdecydowała, co mnie bardzo cieszy. Piękny uśmiech, zapraszam tutaj mikrofon. Ale akurat, bo powiedzmy rzeczywiście to, co powiedziałem. Tak, tak. Czeka na panią, proszę uprzejmie. Nie, nie, pa. Stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. Ta ziemia, polska ziemia, przez wieki żywiła i broniła naród polski. Polski rolnik, chłop, był i jest ostoją naszych tradycji, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Trud polskiego rolnika, jego naprawdę ciężka praca, jest owocem przywiązania do ziemi. Do naszej ziemi. My rolnicy, rodziny rolnicze doskonale wiemy, ile trzeba włożyć pracy i wysiłku, aby uzyskać zamierzony plon. Drodzy rolnicy, tak jak wy dziękujecie dziś Panu Bogu za błogosławieństwo w tegorocznych plonach, tak my dziękujemy wam za waszą pracę, bo to wy dbacie, żeby nam chleba nie brakowało i wam należy się ogromny szacunek. Jan Paweł II powiedział: oddajcie hołd spracowanym rękom polskiego rolnika, tym rękom, które w trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić. W imieniu starostów tegorocznych dożynek pragnę wszystkim rolnikom, władzom gminy, mieszkańcom gminy Skrzyszów i gościom serdecznie podziękować za tegoroczne plony. Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa pani Barbara Podstawska, starościna dożynek. Szanowni Państwo, nieuchronnie zbliżamy się do prezentacji wieńców dożynkowych. Mam nadzieję, że sołectwo Łękawica jest już gotowe. W imieniu sołectwa Łękawica
mieszkańców, witam wszystkich gości na gminnych dożynkach w Ładnej. Tegoroczne święto dziękczynienia Bogu za dar chleba przypada w szczególnym czasie dla naszej ojczyzny. W setną rocznicę odzyskania niepodległości dla naszego kraju. To podziękowanie Bogu za dar chleba, a także podziękowanie setkom ludzi, którzy oddali życie za to, żebyśmy my mogli być w wolnym kraju. To także 74. rocznica krwawej walki młodych ludzi, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim. W naszym dożynkowym wieńcu z Łękawicy jest Matka Boża z różańcem. Oznacza to, że za każdym razem, kiedy byliśmy w niebezpieczeństwie, modlitwą różańcową nasz naród wypraszał, jednocząc się razem z nami w modlitwie potrzebie łaski dla rodzin i naszej ojczyzny. Dziś przyszło nam żyć w niełatwych czasach, dlatego modlitwą różańcową prosimy Boga, aby ta wolność odkupiona krwią nie była zmarnowana. Dziś przy tym święcie chleba i trudze pracy rolników musimy Bogu podziękować za to, co dokonuje się w naszej małej ojczyźnie w Łękawicy. Za wszystkie wykonane prace, wysiłkiem wielu ludzi, aby nasza wioska była piękniejsza i bezpieczna. Za to, że prawie przez całą wioskę możemy przejść już chodnikiem, za oświetlenie w ostatnim czasie granic trzemelskich, gdzie ludzie żyją i pracują z dala od głównej drogi i wiele innych prac, aby było bezpiecznie, by nasze następne pokolenia mogły żyć w coraz piękniejszym miejscu, a wszystko to będzie miało sens, gdy będziemy umieli za to zadbać i uszanować pracę wielu osób. Drodzy goście, życzymy wszystkim zdrowia, błogosławieństwa Bożego, miłej zabawy i do zobaczenia na kolejnych dożynkach. Thank you.
Jak się mają ludzie, kiedy pada deszcz? Jak się mają ludzie, gdy pokają się?
Pojawia się już sołectwo Pogórska Wola, które także oczywiście oczekuje czego? Brawo, dokładnie tak. Pogórska Wola, zapraszam. Nazywam się Anna Czosnyka, jestem sołtysem sołectwa Pogórska Wola. Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań. Pan Bogu za plony, a ludziom za trud. To jednak również czas refleksji nad tym, jak ważna jest ludzka solidarność i współdziałanie, aby było z czego dożynkowy chleb upiec i aby go sprawiedliwie podzielić. Pogórska Wola to wieś w powiecie tarnowskim, położona 12 km na wschód od Tarnowa. Na terenie wsi zlokalizowane są następujące obiekty użyteczności publicznej. Szkoła podstawowa, przedszkole publiczne, biblioteka, urząd pocztowy, ośrodek zdrowia oraz ochotnicza straż pożarna. Najstarszą budowlą na terenie Pogórskiej Woli jest kościół parafialny, zbudowany jako przydworska kaplica przez Mikołaja i Józefa Siedleckich. Budynek, w którym mieściła się stara szkoła, został wyremontowany i oddany do użytkowania na potrzeby poczty, biblioteki, apteki. A obok został postawiony nowy budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną. Z każdym rokiem można zauważyć postępy w rozwoju infrastruktury miejscowości. Coraz więcej przybywa asfaltowych dróg, nitek kanalizacyjnych oraz wodociągowych. W bardzo szczególny sposób Pogórska Wola dba o najmłodszych mieszkańców, czyli dzieci. W trosce o ich bezpieczeństwo budowane są chodniki wraz z oznaczeniami do przejścia dla pieszych. Pogórska Wola to również miejscowość, która dba o rozwój fizyczny. Na jej terenie znajduje się miejscowy klub sportowy KS Pogoria Pogórska Wola. Jednakże największą chlubą naszej miejscowości jest budowa nowego kościoła. Została już odprawiona pierwsza msza święta wraz z murowaniem kamienia węgielnego pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jerz. Wszyscy mieszkańcy bardzo wspierają to dzieło zarówno finansowo, jak i duchowo. Drodzy rolnicy, to wy trudzicie się, by nie zabrakło nam chleba powszedniego. Chleb potrzebuje naszego szacunku. Chleb nas łączy przy stole i w zatroskaniu o siebie wyzwala w nas wzajemną życzliwość i wreszcie otwiera oczy na tych, którzy potrzebują pomocy. Z okazji dzisiejszego święta plonów życzę wszystkim, aby chleba w waszych domach zawsze było pod dostatkiem. Szanujmy go i szanujmy tych, dzięki którym go mamy. Dziękuję.
Thank you.
kolację, tym razem sołectwo z Krzyszów. No i widzę, że tutaj pojawia się motyw Niepodległej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na dzisiejszych dożynkach. Zboża z pól sprzątnięte, tradycja więc każe, wygodnie to uczcili wszyscy gospodarze. Dożynki to najpiękniejszy dzień dla rolnika. To święto plonów, radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. Pomimo niesprzyjających warunków, mamy powody do radości, by dziś pojawił się świeżo upieczony chleb z tegorocznych zbiorów. Chleb, który jest podstawą egzystencji i jako szczególny dar od Boga jest szanowany i całowany. Przyłączcie się do powiedzenia świętego Jana Pawła II. Oddajcie hołd spracowanym rękom polskiego rolnika, tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić. Rok 2018, rok szczególny, setna rocznica odzyskania niepodległości. To pamięć o przelanej krwi w obronie wolnej ojczyzny. To powrót na mapę świata. Spełnił się sen pokoleń Polaków. W 1918 roku państwo polskie narodziło się na nowo. Przez lata niewoli zachowała się tożsamość narodu. Język, pamięć historyczna, duma i umiłowanie wolności. Tegoroczny wieniec dożynkowy kształtem odbiega od tradycyjnej korony. To jest orzeł, piękny królewski ptak, który spostrzeżony przez Lecha został godłem w herbie. W późniejszych czasach orzeł występował bity na monetach i pieczęciach. Orzeł, ptak o rozpostartych skrzydłach, szponach i koronie symbolizuje niezależność państwa. Polski orzeł, każdy to wie, rozpina mocno skrzydła swe. Z koroną dumny jest i będzie, wisi w domu, szkole, wszędzie. To duma i godność, przez orła mamy wolność. Thank you.
Są ukoronowaniem całorocznej pracy rolnika. W świadomości lubi dzid tkwi głębokie przekonanie, że plony zawdzięcza się nie tylko własnej pracy, ale błogosławieństwu Bożemu, które tej pracy towarzyszyło. Chleb nazwano świętym chlebem, a ziemię rodzicielką. Chleb był gwarantem przeżycia. Był szanowany i ceniony w trudnych chwilach człowieka. Z czcią powinniśmy całować bochny chleba jako dar Boga i owoc ciężkiej pracy. Nie może być pogardy dla chleba u nikogo, bo za chlebem emigrowało miliony Polaków. Tego, gdzie kruszynę chleba podnoszę z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą,
obcować gniazdo na gruszy bocianie, tęskno mi panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczny Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi panie. Szanowni Państwo, zespół śpiewacie Porębiany z Poręby Spodkowskiej. Witam Was i życzę wszystkiego najlepszego. A przy okazji chciałem serdecznie podziękować wójtowi gminy, panu Marcinowi Kiwiorowi, za współpracę w promocji gminy Skrzyszów. Jeździmy po całej Polsce i promujemy właśnie gminę Skrzyszów. Dziękuję bardzo. Arcydziełem, którym zamknięta jest praca ziemi, słońca i ciężkiej pracy ludzi. Tam ma ojczyzna ukochana ziemia, gdzie łany zboża złotym kłosem stoją, gdzie strzechą kryta rodzinna zagroda i serce matki najtkliwszą ostoją. Tam ma ojczyzna. Tam ma ojczyzna, gdzie ścieżka zielona jak dywan się ściele wśród szumiących kłosów, pachnących świeżym staropolskim chlebem, którego smaku zapomnieć nie sposób. Tam ma ojczyzna. Thank you.
wapniał cały tamte sobotnie dni utrudzone. Kiedy zmęczeni z pól powracali, po ciężkiej pracy ludzie i znoju. Ten zapach chleba tańczył po izbie bielonej wapnem w tatarach stojnej. Na stole krzyż, biały obóz, na którym chleb kładło się gotny. Matczynę górę, ten święty bokiem, z krzią unosiły całym szczerze, kreśląc znak krzyża Chrystusowego na wytwarzanym świecie. Dziś, gdy po latach pamięcią wracam do dni dzieciństwa pachnących chlebem, chciałabym prosić, mamo, daj jeszcze twojego chleba kawałek jeden. Brawa, Krzysztof za nami z piękną prezentacją. Cudowny wieniec, cudowne śpiewy. To wszystko już za nami, ale przed nami jeszcze dwa występy, dwie prezentacje. Zapraszam serdecznie. Tym razem nieco większa obstawa. Widzę, że niesie cudowny, fantastyczny wieniec. Także z herbem, z orzełkiem biało-czerwonym w koronie. Tak, tu pani podpowiada, że to standard na ten rok. No, świętujemy stulecie niepodległej. W związku z czym takie motywy są jak najbardziej a propos. No właśnie widzimy. Proszę państwa, teraz czas na Szynwałt. Z Szynwałtu teraz też pojawi się nieco później zespół Szynwałcianie, ale to za dobrych parę chwil. Tymczasem wielkie brawa dla wchodzących na scenę. Ja już za parę chwil oddaję głos i będzie można prezentować. Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie witam wszystkich państwa przybyłych na dożynki gminne Ładna 2018 na czele z naszym gospodarzem dożynek i ich starostami. Nazywam się Maria Żywiec. Sprawuję drugą kadencję zaszczytnej funkcji jako jest sołtys. Instytucja sołtysa istnieje w Polsce od 800 lat. Była i jest nadal częścią Polski samorządowej. Funkcja sołtysa jako gospodarza wsi jest od wieków silnie zakorzeniona wśród jej mieszkańców. To sołtys jest autentycznym liderem lokalnej społeczności. Szynwałt to jedna z najpiękniejszych wsi leżących na terenie gminy Skrzyszów. Jest to wieś malowniczo położona na zielonych wzgórzach, pośród których swe źródlane wody w stronę Tarnowa prowadzi rzeka Wątok. Szynwałdzianie znani są ze swej gospodarności, pracowitości, dobrych i hojnych serc, a szynwałdzianki z nieprzeciętnej urody i zdolności. Nasza wieś
pod roztropnymi rządami samorządu lokalnego z roku na rok pięknieje. Staje się bogatsza o nowe obiekty i inwestycje służące poprawie życia wszystkich mieszkańców. Powstają nowe budynki, drogi, chodniki, modernizuje się już istniejące obiekty. Dbamy o ich otoczenie, czynimy wszystko, by w Szynwałdzie było funkcjonalnie i bezpiecznie. Dzieje się tak na pewno dlatego, gdyż czuwa nad nami najlepsza opiekunka w swych trzech wizerunkach. Matki Boskiej Szkapleżnej z kościoła parafialnego, Matki Niepokalanie Poczętej z Zakładu Sióstr Służebniczek oraz naszej Matki Boskiej Dobrej Rady ze Świętej Góry. Szanowni goście, w piękny, dożynkowy, słoneczny czas składamy sobie dziękczynienie, jak również Panu Bogu, za urodzaje i zebranie z pól bogactwa plonu. Wielbimy Go za słońce, za pogodę, za ożywszy rzekł deszcz, który był tak w tym roku szczególnie oczekiwany. Zadane nam pracowacie Jemu na chwałę i ludziom na pożytek. Dziękujemy ludziom za ich pracę, trud, poświęcenie, odpowiedzialność i za to wszystko, dzięki czemu żyje nam się lepiej, spokojniej i bezpieczniej. Ci wspaniali ludzie to rolnicy z szacunkiem oddający urodzajnej ziemi trud swej pracy, zatroskani o byt swoich rodzin, swej małej ojczyzny, swego kraju w tak cudowny rocznicowy rok. To zaszczyt, iż mogę zaprezentować Państwu naszą piękną wieś na tradycyjnych gminnych uroczystościach dożynkowych w Ładnej 2018. A jako gospodarz sołectwa Szynwał zapraszam teraz do prezentacji naszego wieńca dożynkowego. Dziękuję.
Thank you.
wytrzymałość i szczególnie w tym gorącym upale. Dziękuję bardzo.